Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3. Ja jestem Juno i znowu męczymy się w tym wózku. Tym razem mam nadzieję, że bez większych problemów, aczkolwiek mam małe wątpliwości co do tego wszystkiego, no ale dobra, może jakoś to będzie. Lara. No. Dlaczego ona. Wciskałam Alt? Nie rozumiem. No właśnie. Tak jak powiedziałam na początku, że mam wątpliwości co do tego. No ale. Nie wiem. W ogóle z jednej strony przycisk na klawiaturze mi działa, na drugi ona nie reaguje. No. Jej sprawa w zasadzie. Skoro nie chcę żyć, prawda, to co ja się będę przejmować? No, chociażby się będę dlatego przejmować, że chcę to przejść. No ale dobra, tam szczególik. Trzeba przeskoczyć pewną przestrzeń najpierw i tym się... Hamuj, kobieto, hamuj! Wow! Kuźwa! No, właśnie. Kilka cudownych śmierci, Lary. Generalnie trzeba zwolnić na czas, oczywiście, i walnąć tym kluczem to coś, co mijamy, więc no nie wiem dlaczego, ale to mi sprawia pewne problemy. Chyba trzeba w to walnąć. No w każdym razie nie zdążyłam, czy trzeba, czy nie. W Tomb Raiderach zresztą nie ma rzeczy bez sensu. Nawet pułapki mają sens jakiś tam. O, no właśnie. Tym razem zadziałało jak trzeba. No dobra. To jak tylko dziadostwo jakieś tam przeskoczymy, to zacznę. Teraz! Jest! Jest! Udało się! Dobra, to wiecie co? Może ja tutaj zrobię zapis, bo to takie w sumie nie głupie. I... Teraz chyba już będzie łatwiej, znaczy teraz to będzie tylko moment, w którym trochę się poschylać trzeba będzie. Dobra, tak, 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 pamiętałam. Oj, Lara, lepiej nie patrz, co tam przed nami czeka na nas. Wow, schylaj się, kobieto. Może zwolnij troszeczkę, troszeczkę zwolnij. O, dobra, już mamy koniec tego wstrętnego epizodu i wysiadka, wysiadka, Lara! Wychodzimy, już! Wyskakuj mi stąd, kobieto. Nie chcę tam siedzieć ani chwili dłużej. Wow! Jakimś cudem się udało. Myślałam, że na cały odcinek tu utknę. I teraz tak. Widzicie tam pewnie po lewej drzwi. Tak, wreszcie można się tam dostać, na szczęście. Oczywiście przy pomocy tego łomu. No bo tak, no jest kłódka, ale kto by się bawił w szukanie kluczy do jakichś kłódek, prawda? Jeszcze w Tomb Raiderze, no kłódka, pchi. Tak, tutaj tylko bateryjka, tylko albo aż. Zaraz, tam ktoś był na dole, nie? Czy... Aha, aha, wow, 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 Jezu. Mało Lary nie przytruł. Nie wiem w sumie, czy on może z takiej wysokości ją zatruć. Ale wolałabym tego nie sprawdzać, tak jeśli mam być szczera. Czy ona go nie widzi? Przecież widziała go wcześniej. On już był tu chyba dużo, dużo wcześniej. Ale zobaczcie, że się złośliwiec... O, chowa. No, Lara. Tak, chciałabym go możliwie jakoś tutaj, wiecie, wykończyć potem bez jakiejś straty na zdrowiu. Dlaczego ona go nie chce zabić? No Lara, przecież obie wiemy, że on tam jest, prawda? No, przecież wystarczy dobrze wycelować. Nie chcesz? No dobra. Mówi się trudno. To teraz idziemy w miejsce, z którym tam zawsze miałam jakieś dziwaczne problemy. Praktycznie bez sensu, ale... W
sensie te moje problemy praktycznie były bez sensu. Bo tak, tutaj będą sekrety. I chyba otworzyłam wcześniej drzwi, które trzeba było tam otworzyć, ale nie wiem. Dobra, światełko się włączyło. O nie, o nie, o nie, to jest to miejsce, to jest to bezsensowne miejsce. Lara, strzelaj, kobieto. Dobra, może umrze, zanim zatruję Larę. Dobra, nie żyje. Wow. Dobra, pozwolę sobie zapisać, skoro tak pięknie udało mi się go utłuc. Coś się naprawdę w moim przypadku często nie zdarza. I teraz tak, czy w tym pomieszczeniu w ogóle... Nie, to... No właśnie, to jest chyba to pomieszczenie, w którym nie ma nic. No ale dobra, tam... Nie zaszkodzi pójść do niego. Generalnie to chodzi nam o coś, co się z tym pomieszczeniem wiąże, ale jest w miejscu, że tak powiem, trudnym do przewidzenia. Najpierw nie mogłam tego rozgryźć i w ogóle tu będzie pewne paskudztwo. Oj, trzeba chyba kucnąć. No właśnie. Pewne paskudztwo, które zaraz pokażę wam, o co chodzi, bo idziemy po sekret, to... Oj, ktoś tu na Larę pluje. A, tamten z dołu się awanturuje. No ale i tak mnie nie dosięgnie, więc nie ma się co przejmować nim. Dobra. Zaraz. Może troszeczkę jednak w górę. I trzeba będzie wykonać skok, który może mi się nie udać, no ale... Dobra. O dziwo się udało. Aż sama w to nie wierzę, ale... Jednak miewam czasem szczęście. I tak, tutaj są drzwi, które otworzyły mi się wcześniej. To znaczy ja je otworzyłam i tam chyba wspominałam, że to jest właśnie sekret. Tam w tym takim zielonym pomieszczeniu, co przycisk wciskaliśmy. No i właśnie. Teraz idziemy jeden po drugim w sekrecie i to jest to, co mówiłam, ta wstrętna rzecz. Czyli właśnie taki sekret w sekrecie właściwie. No i jeśli tam wcześniej się nie przycisnęło odpowiedniego przycisku, no to niestety nie ma szans, żeby tutaj ten drugi sekret właśnie zdobyć. No, rzeczywistość bywa czasem naprawdę okrutna. Nie wiem, czy coś jeszcze mi tu nie wyskoczy? Chyba nie. Tak, patrzę, co my tu mamy. Oprócz... Ej, Lara, o co chodzi? Nie wiem, dlaczego ona mi nie chce tam? Ja tu się nie czuję zbyt pewnie. O nie, a nie, dobra. Przeraża mnie to miejsce, powiem wam tak i tyle. Tu bardzo ładne rzeczy, amunicja jakaś i to całkiem sporo. Nie widzę dokładnie ile i czego tam jest, ale dobra, kryształek wezmę, zapiszę w takim eleganckim miejscu. I jeśli się nie mylę, to nie mamy już czego tutaj szukać więcej. I tak, teraz trzeba będzie zejść już na sam dół. Tylko, że no właśnie, tam jest ten taki potworek, którego chciałam ładnie z wysokości ubić, ale niestety rzeczywistość pokazała mi, że tak się chyba nie da. Znaczy, ona tam do niego celowała, więc pewnie gdyby dłużej nad tym posiedzieć i się uprzeć, to jak najbardziej to byłoby pewnie do zrobienia. Dobra. Teraz spróbujemy... Nie, Lara, do tyłu, proszę cię. W bok, kobieto, proszę cię. Nie. Dobra. Udało mi się, o dziwo, znowu tego jadu, kwasu, czy czegoś tam uniknąć. I nie wydaje mi się, żeby na dole było coś wartego uwagi. Niemniej jednak...
Się troszeczkę tu w koło przebiegnę, tak dla pewności. Nie, tu nic nie było. Tylko właśnie ten wredny potworek. One w sumie nie są takie trudne do ubicia, ale no wiecie, zawsze to dodatkowy stresik, jakiś taki głupi i znowu mamy epizod z wózkiem. No nienawidzę tego, po prostu nienawidzę. O właśnie. Tutaj będzie pewien moment, w którym trzeba będzie się poschylać i walnąć kluczem. Dobra? Nie wiem, co tam jest, więc. Oj. Nie, ja nie chcę umierać, nie chcę umierać. Zwolnij, Laro, zwolnij. Nie chcemy umierać. O, znowu dobra, trzeba się. Tam mam nadzieję, że już nie będzie nigdzie trzeba walnąć. Oj! Aha, okej. Po prostu Larcia sobie wysiądzie grzecznie. Generalnie to tam chyba nic. O! Czy to jest kryształek? Tak, tu jest kryształek! Cholera jasna, bym go minęła. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Czy ja tam. Znaczy, chyba tam nic nie ma. W sumie pamiętam mniej więcej, gdzie są sekrety tutaj w tym poziomie, więc sprawdzałam to ostatnio, więc nie ma opcji, żebym się pomyliła. Więc idziemy tam, gdzie trzeba, czyli tutaj. Wow, jak się szybko za nami zamknęło. To nie to jeszcze zaraz. Tu będzie chyba. A nie, coś mi się chyba korytarze pomieszały, kurczę. Ależ tu ciemno. I to jest chyba jedyny moment, który przynajmniej tak. Oj, 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 pod względem klimatu mi się podoba. To jest tak mrocznie. Jezu, jeszcze ten dźwięk, paskudztwo. No dobra, zapisik. Tak, jak widzicie, jakieś mroczne, zielone opary, nie wiadomo co, tam nic nie ma. I w sumie nawet, żebyście coś widzieli, to może wyciągnę flarę. Generalnie idzie to przejść bez problemu w ciemnościach, ale w zasadzie po co, skoro. Ła! Boże, nie, 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 nie. Och, Boże, jak widzieliście, może nie zdążyliście. Po prostu, no, gigantyczny stwór tutaj prosto na nas wyskakuje. Lara, proszę cię, zabij go, zabij. No, troszeczkę życia poszło, ale dobra, tam nie mam po prostu ochoty się z nimi bardziej tu męczyć. No, Flarę wyrzuciła, ale dobra, tam nie będziemy ich tak marnować, może. Oj, 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 chyba jednak trzeba. Najgorsze to jest to, że kiedy się wyciąga pistolety, ona flarę wyrzuca i praktycznie nic i tak nie widać, więc jeśli się akurat z kimś walczy, no to jest kiepsko. Jezu, ale tu jest ciemno. O, dobra, tu jest ta siateczka, a tutaj możemy się wspiąć. Tylko, że chyba najlepszą opcją jest wyrzucenie flary, bo jak wiecie, ona się potrafi wypalić w trakcie wspinania. No to potrafi wtedy parę problemów przysporzyć. Nie wiem, jak to działa, ale czasami po prostu Lara nagle wyrzuca flarę i przestaje się trzymać drabiny, i wtedy, no, wiadomo, upadki z wysokości nigdy nie są miłe. Zwłaszcza kiedy tak długo się gdzieś wchodzi. No to jest. Zaraz tutaj sobie w bok bezpiecznie wejdziemy. I rozumiem, że tam. No tam nic nie ma, ale ten przycisk nas interesuje, choć jeszcze nie teraz, dlatego że to droga po prostu powrotna do tego wózeczka. My chcemy udać się jeszcze dalej. No, co jest chyba w miarę oczywiste. Ktoś, coś, nie?
Ojej, nie lubię takich miejsc. Dobra, Lara. Na kolana i idziemy. W ogóle nie wiem, kto w takich kopalniach powymyślał te wszystkie korytarze. No bo, no nie wiem, osoby pracujące tu też się tak czołgają? Nie mają co robić? Normalnych korytarzy nie mogli zrobić? Czy to, nie wiem, jakieś dziwaczne cięcia kosztów? No, chyba, że to są szyby wentylacyjne. Czy ja stracę życie, jak się tu opuszczę? Nie. O, to widzieliście? Tam za okienkiem. Kolejna wielka paskuda. Ale nie wiem, czy to jest bug. On nie wchodzi na tę tutaj platformę taką. Więc bezpiecznie można go w zasadzie rozwalić, stojąc tu po prostu. O, tylko że wiadomo. Oj, 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 ryzykuję strasznie za bardzo. Lara, ustrzel go, ustrzel, nie chcesz? Co ty nagle taka miłośniczka potworków się zrobiłaś, co? I tak, on w zasadzie jest straszny, ale łatwy do pokonania. I zobaczcie, nawet przedmiociki nam wyrzucił. Więc no. Nie taki mutant straszny, jak go rysują. Tu jeszcze jedna znajdźka. No i sobie chyba nawet elegancko tutaj zapiszę, bo tak w sumie jestem zadowolona z tego, jak mi to poszło. I dobra. Teraz lecimy sobie tutaj. Tak w ogóle te przyciski, one chyba nic nie robią. To znaczy. Znaczy, no właśnie, za te drzwi są odpowiedzialne. Ale nie wiem. Nie wiem, czy da się zrobić tak, żeby ten potworek ich po prostu nie otworzył i. Moment, za którym nie przepadam, szczerze mówiąc, bo znowu chodzi o wodę. I teraz tak. Tutaj oczywiście Lara także zamarza, tak jak wcześniej, więc. O Jezu. Więc trzeba to szybko, sprawnie zrobić, co oczywiście nie jest moją mocną stroną i chyba gdzieś tu można było wypłynąć. Lara, wychodź, wychodź, wychodź! Ale życie mi to zjechało. Nie, ja spróbuję jeszcze raz, bo po prostu po to zapisałam. Nie, nie podoba mi się, że to tak jakoś dziwacznie wyszło. Dobra, spróbuję skoczyć. A, chciałam zanurkować, no ale mówi się trudno. Dobra, do góry, do góry, do góry. Larka, proszę cię. O, dziękuję. Dobra, czy w wodzie coś tam jeszcze. Chyba tak, chyba tam coś widzę, jakąś aptecz. Nie, chyba amunicję. Dobra, spróbuję i to podnieść, ale poczekam oczywiście, aż temperatura Lary wróci do normy. Tak, nie chcemy bryły lodu zamiast kobitki tutaj, jakże. Nie wiem jakiej. Dobra, spróbuję. Pewnie mi się nie uda, ale. No, dupa. Chciałam wskoczyć, wiecie, zanurkować tak pięknie. Ale oczywiście nic mi się nie udaje. Tak, głupia, głupia gra. Lara, wychodź, wychodź. No. Coś podniosłam, nawet niespecjalnie wiem co. I chyba tam nic więcej nie ma, nawet jeśli jest, to mam to gdzieś. Wracamy. Już teraz podniosłam kolejny przedmiot. Jak widzicie, zestaw małego mechanika. Tak, Lara będzie się tu później bawić. Chyba nie do końca w swojej specjalizacji. O nie, o nie, o nie. Dobra. Nie, 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 nie. Dobra. Ta sama taktyka, bo można. Nie uciekaj ode mnie. Taki wielki potwór i się mnie boi, no. Normalnie potwory i spółka tutaj. No, Lara, czemu w niego nie strzelasz? Ja wiem, że on wygląda tak niegroźnie i. W sumie z chęcią zamknęłabym się tutaj od niego, ale nie wiem, czy tak można. I co, ty też wyrzuciłeś coś? Nie, zobaczcie, ten to już skąpiradło.
Tak, zużyłam wszelkie jakieś, chyba, nie wiem, nieskąpstwo przeciwników, jakie tutaj można zdobyć, zyskać. Oj, 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 oj. Czy tam była jakaś dziura, w którą mogłam wpaść? Prawdopodobnie tak. O nie, wózek. Ja nie chcę do wózka. No, najpierw zapis, to musi być, bo inaczej się nie da. Dobra, wsiadamy. I tutaj znowu ten niewdzięczny epizod będzie. Nawet nie wiem, hamować, schylać się, czy co tu robić. Dobra, to w ten sposób. Nie, ja nie chcę. Dobra. Oj, 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 trzeba się będzie schylić. I czy ja widzę? Nie, to lampka. Czy dziadostwo do uderzenia? Do uderzenia! Lara, nie, nie, co się stało? O nie. A nie, zaraz. Aha, dobra, to było po prostu dwie drogi. Chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję. O, dobra, tu już jest koniec podróży tym wózkiem, przynajmniej. No więc w sumie ta część nie była aż taka przerażająca i teraz chyba musimy pójść do tego środkowego. Chyba tak, ale wiecie co? Ja sobie pozwolę tutaj zapisać i chyba nawet zakończę odcinek, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnym.